Witam w programie Nasz Nowy Dom. Dzisiaj odwiedzimy rodzinę Kowalczyków, którzy po prostu mieszkają w bardzo złym domu. Wysłali nam po prostu wiadomość, że potrzebują pomocy, ponieważ odwiedzili ten dom po swoim pradziadku. Niestety też rodzice małego synka, który ma zaledwie 8 lat. Rodzice jego są pijakami niestety, dlatego synek uciekł tutaj do dziadka. Akurat synek chyba jest w stajni tutaj. Dzień dobry. Kuro, wracaj! Czy ty jesteś tym najmłodszym synkiem? Dobrze. Tutaj, o, kury ci uciekają. Uważaj trochę. Dobrze. O, jest twój dziadek. No witam, witam. Czyli państwo tutaj mają, to tutaj jest stajnia, tak? Tak. Dobrze, może zamknę, żeby tutaj krowy nie uciekały. Świnki państwo mają, krowy, kurczaki. O, dobra, nawet ja jedno zebrałam, dobrze. Chodźmy zobaczyć dom. Dobrze. Jak pan widzi, jest opłukanie w stanie. No, pan ma trochę dziwny głos. Teraz. Dobrze, zobaczmy ten dom. Ojejku. I państwo żyją w takim domu, tak? Tak, niestety. Czyli po prostu państwa pradziadkowie po prostu oddali wam ten dom. Mhm. A gdy wam oddali, on taki był? Nie, bo my słyszeliśmy o was jeszcze, ale jak oni dopiero go oddali, to wtedy była straszna burza. I się dom spalił. Tak, i później wzięliśmy siano ze stodoły i już nam tego prawie siana już nie dostało. I później jeszcze nas okradli i nie mamy teraz telewizora. Ojejku, widać, że światła tutaj też nie ma. Państwo naprawdę od ilu lat tak mieszkacie w takich warunkach? Jak Bartek się do mnie przeprowadził, to jakieś 3-4. Aha, czyli Bartek wtedy miał 7 lat. Nie, jakie 7? 5. Tak. 5 może trochę mniej. Niestety musiałem go stamtąd odebrać, ale kiedy on tutaj już był, musiał sobie sam radzić, bo ja byłem na wojnie, jak właśnie pan widzi. Bartek jest sobie takim jakby żołnierzem tutaj, bo widać, że ma tarczę i miecz, no to... No, ja panu też się pokażę. Dobrze, dobrze. Niech pan zaglądnie do tej skrzynki. O, no to pan to tutaj obrońca. Dobrze, co to w ogóle jest? Jakieś tapety są? Tak, nie po prostu... A, bo tutaj był bruk i państwo chcieli to ukryć. Tak. No dobra. Po prostu tu jest, są jakieś składy, nie wiem, skąd one się wzięły jeszcze. Dobra. Dobrze, tutaj wejście na górę, to tam jest na dach. Dobrze, chodźmy tutaj na dół. I powiem dla państwa, że ten dom będzie trudno wyremontować, ale wyremontujemy wasz dom. Jest. To proszę się spakować, zabrać tam wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy, śpiwór, jakieś pamiątki. I zapraszam do samochodu. Dobrze. Widać, że już idziecie. No dobrze, czekamy jeszcze na dziadka. Chodź, dziadku. Pomogę ci trochę wejść. W ogóle, ile pan ma lat? 65. O, to pan już na emeryturze jest. Tak, niestety. Dobrze. Państwo mogą jechać do... Państwo jadą do takiego pięciogwiazdkowego hotelu. Bartek spełni tą głowę smoka. Państwo do pięciogwiazdkowego hotelu na 5 dni. A ja już wzywam ekipę i państwo mogą już odjeżdżać. Do widzenia. Dobrze. Do widzenia.
Moje podróże. Okej, okay, już odjechali. O, witaj. No i siema. Masz plany? Nie. A, dzisiaj, no dobra, dzisiaj zapomniałeś. Dobra, zdarza się. Tak. Stajnia zostaje. No to może jeszcze jakoś zdążymy, ale nie, stajnia zostaje. Zostaje, bo tam nie będziemy jeszcze no, no staj, tak. Czekaj, może ja ją trochę pooglądam. Kurde, to trzeba się chyba zająć świnkami. Nie, one tam raczej to nic nie będą słowo robić. Dobra, ja ale wiesz co? No nie, dobra, to niż. Dobra, trzeba te stare wódce zniszczyć. Dobra, już jest. Dobra. I teraz mamy problem tutaj bardzo duży, ponieważ dobra, tutaj... to choć może to oglądniemy pierwsze. No. Okej. Okay. Tak jest drzewo. Zaskoczyłeś mnie trochę. Mam taki problem, możemy spalić ten dom i od nowa odbudować. Ja bym tego nie robił, wiesz. Czemu? To jest głupi pomysł. No może masz rację, dobra. To ja się na razie zajmę usuwaniem tego drzewa, wejdę na dach. Okej, okay. Ja ci pomogę. Proszę. Dobra, to ja będę niszczył w środku. Dobra. Dzień pierwszy. Stara elewacja domu zaczyna być niszczona już. Tutaj akurat mamy pewien problem, ponieważ to drzewo stanowi zagrożenie dla nas. Ale myślę, że nic się nie stanie. Okej, okay, jak tam budowanie już idzie? No, jest na razie spoko. Dobra, tutaj pooglądam, mają bardzo fajną farmę. No, to może... Jak... Dobra, już zajmijmy się tym wyburzaniem. Dzień drugi. Dom, stary dom zostaje usunięty. Dzień trzeci. Stary dom został już usunięty. Będziemy tu pewnie mieli problem z kanalizacją, ponieważ nie mieliśmy tu żadnych rur, do których doprowadzają wodę. Więc tutaj akurat blisko jest zbiornik wodny, także może jakoś my to zrobimy. W dniu trzecim nadal budujemy tutaj podstawę domu. Już akurat zajęliśmy się kanalizacją, wszystko nam dobrze poszło. Teraz będziemy też zaczynali robić szyby i takie rzeczy. Dzień trzeci prawie dobiegł końca. Już mamy zrobione prawie całe elewacje domu. Jeszcze tylko szyby, zakryć tutaj rury kanalizacyjne i mam na myśli, że wyrobimy się przed końcem dnia trzeciego. Dzień czwarty. Dom zaczyna już nabierać swoich kształtów. Dzień piąty. Dom mam już zbudowany. Niedługo powinni już przyjechać. Także my już możemy robić chyba ostatnie już wykończenia takie, jak jakieś poprawki, jakieś kwiaty, albo coś takiego. Niestety już ekipa musiała odjechać, ponieważ mieli inne wyzwanie. My tu mamy oczywiście pokój dziecka. Z komputerem tutaj, biurkiem. Taką tutaj będzie mógł sobie trzymać swoje zabawki, takie rzeczy, tu łóżko ma. No dobrze, pójdziemy sobie na górę. Tutaj mamy taki taką kanapę, a właśnie dla dwóch osób. Tu telewizor. Jest tu niestety mała łazienka, nie mieliśmy miejsca, żeby się zmieścić z tą łazienką. Dobrze, już chyba przyjechali. Idę zobaczyć. O, już przyjechaliście. Cześć. Dzień dobry. Proszę zamknąć oczy. I proszę iść za mną. Cały czas prosto. Możecie państwo trochę szybciej iść. I możecie już otworzyć oczy. Ja! Idę. Tutaj państwo mogą się spokojnie oprowadzić po domu. Tutaj jest taka trampolina dla dziecka. Tu jest jakiś pokój. Właśnie. Dobra. Nie. Oczywiście, jeśli chcecie więcej odcinków, dajcie łapkę w górę. Na razie.